dzisiaj jest zainspirowany książką, którą właśnie kończę, o której wspominałam wczoraj, więc jeszcze raz Wam ją pokażę. Nazywa się Szczęśliwy mózg. Bardzo serdecznie ją polecam, bo jest ona napisana przez psychologa, ale ona jest napisana takim językiem trochę tej psychologii i neuronauki tu jest, jednak on pisze bardzo przystępnie, używa bardzo dużo metafor i jest to fajna książka. Dlaczego polecam ją? Bo ja tak będę trochę się raz na jakiś czas cofać w ogóle, kochani. Jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz, to witam serdecznie, nazywam się Ewelina Stępnicka i to jest projekt, który się nazywa Staw się do życia i codziennie się spotykamy o różnych porach dnia, ale się spotykamy po to, żeby sobie poprzypominać o różnych sposobach, które mogą nam pomóc stawiać się do życia, tak? I stawiać się do tego życia w radości. I na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak wydawałoby się może niewielka, a tak naprawdę wielka różnica jest między odkrywaniem siebie, życia i nawet tego, co jest trudne w życiu i w nas jeszcze, a naprawianiem, tak? I dlaczego ja polecam na przykład książki na temat psychologii mózgu i neuronauki, zwłaszcza takie, które są dla nas czytelne, w sensie takie łatwe do zrozumienia, dlatego że jak my zaczynamy rozumieć, co się dzieje w naszym mózgu, na tyle, na ile jesteśmy w ogóle w stanie my zrozumieć i na ile w ogóle naukowcy są w stanie to przekazać nam, bo to jest cały czas, wiecie, codziennie coś nowego jest tam odkrywane również, ale im więcej wiemy, im bardziej rozumiemy siebie i swoje zachowania, zwłaszcza te trudne zachowania, za które często karcimy siebie, tym łatwiej nam jest to zmienić, to raz, tym łatwiej nam jest siebie ukochać, nawet w tych trudnych zachowaniach, co jest bardzo, bardzo ważne, bo jak jesteśmy w stanie siebie ukochać w tych trudnych zachowaniach, to o wiele łatwiej nam to jest zmienić, to jest takie koło, które się zatacza, wiecie. Ja bardzo często mówię, wiadomo, że nie tylko ja, ale coś, co mi pomaga, to jest to, żeby być po swojej stronie. Tak naprawdę, żeby być po swojej stronie. I ten psycholog nawet, nie wiem tylko, czy to w tej książce, czy w którejś innej, czy ja w wywiadzie, bo ja dużo go słucham, bo go lubię bardzo, on też opowiada, że jedną z najważniejszych rzeczy, która mu pomagała w życiu, nieważne w jakich momentach on był, czy on był w depresji, czy miał trudne momenty, a miał takie w życiu, i miewa nieraz, było właśnie to, że on gdzieś miał takie w sobie taką mądrość wiedzenia tego, że warto jest być po swojej stronie. Więc nawet jak wszystko inne nie było po jego stronie, nawet jak on sam w sobie miał zachowania, które były trudne, to on i tak był po swojej stronie, był dla siebie tam. On jakoś to inaczej swoimi słowami nazywa, ja to nazywam być po swojej stronie. Też tym jest dla mnie odkrywanie versus naprawianie i tym jest dla mnie też poszerzanie takiego zrozumienia, wiecie, na tyle, na ile chcemy i na tyle, na ile umiemy tego, dlaczego pewne zachowania w nas są. Wiecie, ja często też opowiadam o tym, że jak kiedyś ja siebie odkrywałam, to bardziej siebie naprawiałam niż odkrywałam, ale jak kiedyś na przykład coś mi nie poszło tak, jak ja bym chciała, prawda? To zazwyczaj odruch był u mnie taki, u większości z nas, że jak mogłaś znowu to zrobić, dlaczego to zrobiłaś? I to zawsze było z takim wyrzutem sumienia, z wyrzutem, tak, dlaczego znowu to zrobiłaś, jak mogłaś to znowu zrobić, ty już nie powinnaś tego robić, wiecznie te pretensje. I gdzieś wiele lat później przyszło zrozumienie, bardzo oczywiste, ale w praktyce wcale niełatwe do zastosowania, że wystarczy zapytać się siebie, dlaczego, kochanie? Powiedz dlaczego. Jak myślisz, dlaczego, tak? I szukać tego, odkrywać znów. To jest ta intencja, wiecie, to jest delikatna zmiana, ale wcale nie jest. I jak my podejdziemy do tych rzeczy, które są jeszcze trudne i zaczniemy się pytać siebie, dlaczego? I jak odpowiedź nie przyjdzie z wewnątrz, tak? Bo nie, może nie mamy tej świadomości jeszcze na ten moment, to tak samo podejść do wiedzy, która jest na zewnątrz dla nas tu dostępna, tak? Szukając tej odpowiedzi, odkrywając, dlaczego moje nawyki jeszcze takie są, dlaczego mój mózg tak się zachowuje, dlaczego mój umysł taki jest, a w dzisiejszych czasach naprawdę mamy dostęp do ogromnej wiedzy, do pięknych narzędzi. Dobra, ale o czym ja dzisiaj chciałam popowiadać? Ja dzisiaj chciałam popowiadać o zoo w naszym mózgu, kochani. W naszym mózgu jest zoo. I to jest metafora właśnie tego naszego psychologa Ricka Hansona. On opowiada o tym, że nasz mózg ma w sobie takie zoo i on używa oczywiście tego jako metafory i ja sobie pomyślałam, że fajnie by było powiedzieć nam o tej metaforze, bo ona może wiele wnieść w nasze życie, jest prosta, łatwa do zrozumienia i naprawdę może, no, naprawdę może wnieść wiele w nasze życie. Więc tak, najprostszym językiem
jakim możemy tutaj, tak? Ja mam tutaj mini notatkę, bo ja schodzę z tematu, jak zauważyliście, więc będę zaglądać tylko, żeby nie uciekać w miliony tematów po drodze. Są takie trzy systemy operacyjne, kochani, w naszym mózgu. Będą bardzo proste rzeczy. Pierwszy to jest taki pień mózgu. Drugie to jest struktura podkorowa. A trzecie to jest kora mózgowa. Okay? Zanim umysł się zmęczy, pomyślcie sobie o tym trochę jak o drzewie. Najpierw jest pień mózgu. Później jest kora, później jest struktura podkorowa, a później jest kora mózgowa, jakby ten, wiecie, ta korona taka, drzewa, prawda? To są takie główne trzy systemy operacyjne naszego mózgu. I każdy z nich, i to jest w wielkiej prostocie, ale zaraz to wszystko będzie, tak wiecie, coraz prościej i coraz bardziej pomocne dla nas do zastosowania w codziennym życiu. Każdy z nich ma pewną funkcję. Pierwszy, ten pień, to jest bezpieczeństwo. To jest unikanie niebezpieczeństwa. To jest zapewnienie nam bezpieczeństwa. Czy to jest wszystko to, co będzie próbowało uniknąć bezpieczeństwa, tak? To są te takie, to jest ten gadzi mózg. I on to nazywa jaszczurką, czyli to jest pierwsze zwierzę w naszym zoo, w naszym mózgu, tak? To jest jaszczurka. Druga ta struktura podkorowa, czyli jakby ta kora na naszym drzewie, to jest odpowiedzialna za satysfakcję. Czyli tam unikamy bezpieczeństwa, tutaj szukamy satysfakcji. Więc on to jako drugie zwierzę tutaj daje myszkę. Prawda? Więc mamy jaszczurkę, mamy myszkę. Dlaczego? Dlatego, że ta część naszego mózgu najbardziej się rozwinęła za ssaków, tak? W trakcie bycia ssakiem, że tak ewoluowaliśmy. Później przechodzimy do primates, to co to jest po polsku, jak to się nazywa? Naczelne ssaki. Nie znałam tego, nie pamiętałam tego z biologii. Więc później przechodzimy do najbardziej rozwiniętej części mózgu, która jest odpowiedzialna za więź, za poczucie konekcji. Więc to jest małpka. Więc mamy jaszczurkę, mamy myszkę i mamy małpkę. No i każda ta część mózgu w nas potrzebuje tego, czego potrzebuje, tak? Potrzebujemy bezpieczeństwa, potrzebujemy satysfakcji i więzi. No i on opowiada, że żeby te zwierzęta były w tym zoo zadowolone, to jak on to mówi, to trzeba pogłaskać jaszczurkę, nakarmić myszkę i przytulić małpkę, okej? Okay? Pogłaskać jaszczurkę, nakarmić myszkę i przytulić małpkę. I wiecie, ja kiedyś miałam taką metaforę, gdzie opowiadałam o tym, zwłaszcza jak w trudnych momentach jesteśmy, jak to się w naszym życiu dzieje, to warto jest zobaczyć, gdzie my jesteśmy. I wyobraźmy sobie, że jesteśmy na oceanie i możemy być albo tonąć, albo być na brzeg, wychodzić na brzeg, być już na brzegu, albo już siedzieć trochę dalej, tak? I w zależności od tego mamy trzy narzędzia. Możemy rzucić koło ratunkowe, możemy dać koc, lub możemy dać kanapkę. I to są te same funkcje, tak? Bezpieczeństwo, satysfakcja i więź. I to są dla nas trzy takie ważne rzeczy. I jeżeli te trzy funkcje są w miarę w nas zabezpieczone, zaopiekowane, to my jesteśmy w takim, wiecie, w takim wewnętrznym spokoju, w poczuciu wartości. Jeżeli my czujemy wewnątrz, że nie jesteśmy gdzieś narażeni na krzywdę, to czujemy się bezpiecznie. Jeżeli my czujemy, na przykład mamy pracę, która spełnia nasze marzenia, lub nie mamy pracy, ale mamy rodzinę, w której czujemy się spełnieni, lub mamy pasję, którą robimy, mimo że na tym nie zarabiamy, tak? Jeżeli mamy jakieś hobby, na które mamy czas i przeznaczamy ten czas na to, to mamy taką poczucie tej satysfakcji. Jeżeli mamy bliskich ludzi dookoła siebie, czy to rodzinę, czy to przyjaciół, tak? Czy to cudownych szefów w pracy, to czujemy tą więź, czujemy to poczucie więzi. I jeżeli każda z tych rzeczy, mimo trudności, które się dzieją na co dzień, bo wiadomo, to jest planeta Ziemia, jeżeli główne te rzeczy są w miarę, te zwierzaki są, wiecie, zaopiekowane w tym naszym zoo, to nasze życie jest w takim spokoju, w poczuciu satysfakcji, w poczuciu konekcji, przynależności, wdzięczności. I to się nazywa tryb responsywny, tak? Czyli jeżeli wszystko to działa, to my jesteśmy w takim responsywnym trybie, czyli wszystkie organy nasze, wszystkie neuroprzekaźniki, wszystko w nas po prostu odpowiada do tego stanu, w jakim my jesteśmy. Jesteśmy w takiej homeostazie. No ale wiecie, my jesteśmy tutaj na oceanie życia i wiecie, jak to jest.
I w momencie, kiedy jeden z tych zwierzaków jest nienakarmiony, a na przykład czasem trzy są nienakarmione, nieprzytulone, niezaopiekowane, niepogłaskane, no to zaczyna się impreza w nas, prawda? Na każdym poziomie, intelektualnym, emocjonalnym, fizjologicznym, tak? I zewnętrznie też w życiu naszym również. I wtedy jesteśmy w stanie reaktywnym, czyli wszystko w nas reaguje na to, na ten alarm, tak? Jak te zwierzaki zaczynają w naszej głowie krzyczeć, ja chcę być przytulony, ja chcę być nakarmiony, ja nie czuję połączenia, ja chcę być pogłaskany, to wtedy wszystko w nas uruchamia się oczywiście, żeby nam pomóc. I zazwyczaj kiedyś, dawno temu, jak żyliśmy w jaskini, tak? To my byliśmy w stanie, bo ten tryb responsywny też nam jest potrzebny, ten reaktywny. My chcemy, żeby nasze ciało, zdrowe ciało i nasz mózg reagowało na to, jeżeli jesteśmy w niebezpieczeństwie, tak? Jeżeli nie jesteśmy gdzieś połączeni i jeżeli nie jesteśmy usatysfakcjonowani. To jest dobre i my chcemy, żeby to działało. Jednakże w dzisiejszych czasach, przez to, że my żyjemy w czasach, kiedy mamy po dwie, trzy prace, pracujemy nie wiadomo ile godzin, jest ogromna konkurencja, musimy sobie poradzić z rachunkami, które nas przytłaczają. Do tego jesteśmy nastawieni, a raczej stymulowani do tego, by być nastawieni na konsumpcjonizm, więc się porównujemy z innymi, biegniemy za tą marchewką, tak, i zjemy jedną, chcemy następną, bo tam zawsze jest coś, co jest lepsze, albo obok ktoś ma więcej, albo jeszcze ktoś robi lepiej. Do tego dodajmy poczucie, więc my nigdy nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Przez to, że wymagania finansowe i pracy są tak duże, to my nie czujemy się bezpieczni. Dodajmy do tego konekcje. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy social media, bardzo ciężko nam czuć tą konekcję. Czasem im więcej jesteśmy na social media, często nie pokazujemy się w prawdzie też, tak? Bo chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, więc nawet jak mamy nie wiadomo ile znajomych, nie wiadomo ile lajków, to często i tak możemy tej więzi nie czuć. Więc jakby planeta na dzień dziś, na której żyjemy, to jest naprawdę tak, jakbyśmy cały czas mieli do czynienia, wiecie, z lwem, wilkiem, niedźwiedziem, jakbyśmy byli w dziczy, cały czas narażeni na niebezpieczeństwo. Mimo że tak naprawdę tak nie jest, to jednak tak dla naszego mózgu, który jest tak przystosowany na wszystkie te bodźce, tak jest. A jak popatrzymy na rzeczywistość, która naprawdę nam nie ułatwia tego, no to te nasze zwierzęta, ten nasz mózg czuje się cały czas niewystarczająco bezpieczny, niewystarczająco usatysfakcjonowany i nakarmiony i niewystarczająco przytulony, tak? Więc tak bardzo jak nie mamy aż tak bardzo wpływu na to, co się dzieje na zewnątrz, kochani, czasem bodźce z życia, te fale z oceanu będą przychodzić tak, a nie inaczej i nie będziemy w stanie ich ogarnąć, to mamy ogromny, ale to ogromny wpływ na to, jak my zareagujemy na to, co nam się przydarza. My mamy w sobie moc, kochani, by zaopiekować się każdym zwierzakiem w naszym zoo. I będziemy przez te dni się spotykać i będziemy sobie opowiadać o tych różnych sposobach, tak? Jak możemy poczuć się bardziej bezpiecznie w tym szalonym świecie, jak możemy poczuć więcej satysfakcji i jak możemy przytulić się bardziej i poczuć więź, tak? Gdzie tego szukać, a gdzie tego nie szukać? Bo też często naszą tendencją jest szukanie tych wszystkich rzeczy, tych trzech takich potrzeb w miejscach, których tego kompletnie nie ma. A czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak blisko ta satysfakcja obok jest, albo te bezpieczeństwo. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy o wdzięczności, tak? Która dla naszego umysłu wydałaby się stratą czasu i ja tego nie czuję, ja tego nie chcę robić, ale jak popatrzyliśmy na to, no to widzimy, że tak naprawdę to taka wdzięczność jest w stanie no, zadowolić niejednego zwierzaka w naszym mózgu. Więc kochani moi, co dzisiaj, żeby nie przedłużać, bo naprawdę chciałabym, żeby to było krótkie, ale żeby ta wiadomość została i będziemy się częściej spotykać, ale może krócej, to chciałam Was zachęcić do tego, żeby, wiecie, żeby popatrzeć na swoje życie i popatrzeć na zoo w swoim mózgu, na te zwierzaki w swoim mózgu i zobaczyć, które zwierzę dzisiaj jest najbardziej porzucone, tak? Gdzie jest najwięcej niepokoju, gdzie jest najwięcej lęków, gdzie jest najwięcej
które zwierzę jest niezaopiekowane, czy ja może czuję się niebezpiecznie, czy ja może czuję się zagrożony, może ja nie mam pracy. I patrzeć na siebie, wiecie, z chęcią odkrycia. My nie chcemy siebie osądzić, kochani, my nie chcemy siebie już zbeształać ani oceniać. My chcemy po prostu odkryć i się dowiedzieć, tak? My chcemy dosłownie wejść do tego zoo i zobaczyć, ok, które zwierzę potrzebuje opieki. Być może wszystkie potrzebują, a być może żadne nie potrzebuje. Może jesteście w trybie responsywnym, w przynależności, w poczuciu spokoju i satysfakcji. To jest cudowne. Ale być może jesteście przez te życie, które jest naprawdę zabiegane, kochani, to może jest wasz cały system nerwowy nad wyraz reaktywny. I wtedy to jest takie neurologiczne podłoże do tego poczucia pustki, do tego poczucia odłączenia. Cześć Kasiu, Bziu, kochana. Wiecie, więc witam w ogóle wszystkich, kochani. Więc popatrzcie sobie na to. Zachęcam was z całego serca, żeby popatrzeć na każdego zwierzęcia i żeby zobaczyć, na ile dzisiaj jesteście w stanie pogłaskać tą jaszczurkę, nakarmić tą myszkę i przytulić tą małpkę, tak? Na tyle, na ile z takimi narzędziami, jakie macie dostępne. Bo wiecie, jaki umysł jest? A gdybym ja miał, a gdyby ten, a gdyby tamto. Nie patrzeć gdyby, ryby, byby, tylko patrzeć tu, gdzie jesteśmy, tak? Jesteśmy w zoo i mamy takie, a nie inne narzędzia dostępne. Jak my możemy na ten moment zaopiekować się sobą? Bo to jest prosta metafora, jednak ważna metafora. I często wiecie, co się w ogóle dzieje, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam smutno, albo kiedy jesteśmy źli, albo kiedy czujemy właśnie pustkę. To tak jak rozmawialiśmy, znowu będę się cofać pewnie często, to często my nie umiemy z tym być, tak? Nie wiemy, co się w nas dzieje. Jest to niewygodne, bolesne i zazwyczaj uciekamy się do albo uciekania od tego, albo walczenia z tym, albo takie zamrożenie przychodzi i kompletnie nie wiemy, co z tym zrobić. A tu ja bym chciała zachęcić nas do tego, byśmy się uczyli po pierwsze nie uciekać od tego, ani z tym nie walczyć, ani też nie zamrażać się i nie odcinać się, tylko po prostu jakby wejść do tego, nie bać się. Tam nie ma nic, co może nas skrzywdzić. Nawet najtrudniejsze emocje, najtrudniejsze myśli to są po prostu tylko nieutulone, nienakarmione, niepogłaskane zwierzaki, ok? Więc jak my wchodzimy do siebie i nie uciekamy, jak my jesteśmy w stanie się zatrzymać na dwa, trzy oddechy, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, i zobaczyć, popatrzeć, tak? Z chęcią odkrycia, podejść z miłością do siebie i naprawdę zobaczyć i zapytać się siebie, dlaczego, kochani, nie karcić siebie i dać sobie chociaż trochę, tyle, ile możecie dzisiaj, może chociaż trochę, a może bardzo wiele, tak? I też dać sobie ten czas, wiedzieć, że wiele lat, wiele rzeczy, wiele sytuacji, wiele traum przyczyniło się do tego, dlaczego pewne zachowania w nas destrukcyjne dzisiaj są albo trudne sytuacje są. Więc będzie trochę potrzeba czasu, cierpliwości, miłości, by to zmienić, tak? Bo może nie jeden zwierzak w naszym zoo nie był przytulany, nie był głaskany i nie był karmiony przez wiele, wiele lat. Jednak my mamy tą moc, żeby tam wchodzić, żeby się zatrzymywać, nie uciekać, tak? Więc najważniejsze tak naprawdę to, żeby nauczyć się nie uciekać od siebie, żeby być po swojej stronie, tak jak rozmawialiśmy, i żeby chcieć zrozumieć, co się dzieje. Bo już taka drobna informacja, tak, gdzie jeżeli coś w nas będzie teraz się buzować, czy będzie się pojawiał lęk, czy będzie się pojawiał niepokój, czy będzie się pojawiała agresja albo poczucie pustki, to nie uciekać, zatrzymać się i zapytać się siebie, ok, jaka potrzeba we mnie najbardziej teraz jest aktywna, czego ja najbardziej potrzebuję? Może ja czuję się niebezpiecznie, może ja czuję się zagrożony, zagrożona. Co mogę zrobić, tak? Bo może to jest praca, którą mamy utracić, a może szukamy pracy i nie możemy znaleźć, może chcemy zmienić pracę i nie możemy znaleźć innej, a może mamy duże rachunki do zapłacenia, a może długi, nie wiemy jak, tak? Więc wtedy to było bezpieczeństwo. Cokolwiek innego, tak? I wtedy się pytać, to co ja mogę zrobić? Czasem nie jesteśmy w stanie rozwiązać całej sytuacji dziś, ale jaki drobny krok, chociaż jeden krok mogę zrobić w tym kierunku, tak? Czasem nie mamy całej torby jedzenia dla naszych zwierzaków, ale może mamy chociaż trochę, prawda? A czasem będziemy czuć się inaczej, czasem będziemy czuć nudę właśnie, czasem będziemy czuć takie poczucie niespełnienia,
to wtedy jest satysfakcja, tak? Więc co możemy zrobić? Może nie jesteśmy w stanie dzisiaj nowej kariery rozkręcić i otworzyć firmy, ale może jesteśmy w stanie przynajmniej mieć jakieś hobby, robić coś, co nas interesuje, coś, co nas ciekawi, coś, co nas pasjonuje, bez konieczności od razu zarabiania na tym i bez konieczności od razu zbierania oklasków i lajków za to, tak? Ale jak się stawimy chociaż trochę, to już ta myszka przynajmniej dostanie trochę okruszków, tak? I tak samo może czujemy się samotni, tak? Może czujemy się odizolowani, więc wtedy brakuje nam konekcji, więc wtedy z kim tej konekcji nam brakuje? Czasem to będzie konekcja z ludźmi, a czasem to będzie konekcja z wszechświatem, Bogiem, każdy nazwie to inaczej, a czasem to będzie takie połączenie z nami samymi. Czasem będziemy tak daleko od siebie i o spójności swojej, że największa konekcja i połączenie, jakie będziemy potrzebować, to będzie ta z nami samymi. Z naszą prawdą, z naszą spójnością, a ja bym powiedziała z naszą duszą, ale dobra, nie dajmy się zwariować, nie wszystko od razu. Jednakże, kochani, bardzo ciężko nam sobie pomóc, jak my się nie zatrzymamy dla siebie, jak my będziemy od tego uciekać, jak nawet jak się zatrzymamy, jak będziemy tam stać z baseballem w ręku zamiast z latarką miłości w ręku, to bardzo ciężko sobie pomóc. I bardzo ciężko sobie pomóc, jak będziemy stać i krzyczeć sobie nad głową, dlaczego, jak mogłeś, bla, bla, bla. Gdzie możemy naprawdę się zapytać, dlaczego, kochanie, tak się czujesz, powiedz mi, czego tobie brakuje. To, co byśmy zrobili dla każdego, kochani, dla obcego, dla przyjaciela, a tak często jest to zrobić nam ciężko dla nas samych. Więc zaopiekujmy się swoim zo. Widzimy się jutro, kochani, kolejny jakiś temat. Będzie jeszcze nawet nie wiem jaki, każdego dnia gdzieś wstaję rano i to mi się pojawia, zobaczymy, co będzie jutro. Pomyślcie sobie o tym, naprawdę pomyślcie sobie o tym, bo to są bardzo wartościowe informacje. Justynka pisze, bardzo wartościowe, to są wartościowe informacje, kochani. To jest naprawdę i polecam, jeżeli ktoś, w ogóle polecam czytanie na ten temat, naprawdę takich, wiecie, takich konkretnych informacji. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ta przestrzeń zrozumienia, im bardziej my rozumiemy, co się dzieje, tak? Im bardziej my wiemy. To jest trochę tak, wiecie, to jest, do czego, jaką metaforę mogę tu dać szybko? No po prostu jest jak instrukcja obsługi, prawda? Bardzo ciężko nam złożyć coś. To jest tak, jakbyśmy mieli ułożyć puzzle, ale nie mamy, wiecie, nie mamy tego i mamy 200 puzli, ale nie mamy tego obrazka, jak to ma wyglądać. I teraz układaj te puzzle, tak? To jest ciężko. A jak my mamy ten obrazek, to choćbyśmy mieli przez 3 lata te puzzle układać, tak, to my przynajmniej mamy jakąś taką mapę, więc zrozumienie, tak, a mamy teraz dostęp do informacji, cudownych informacji, więc uczmy się siebie, odkrywajmy, a nie naprawiajmy i dbajmy o zwierzaki w naszym mózgu, kochani, w naszym zoo. Widzimy się jutro. Buziaki, cudownego dnia. Pamiętajmy, dzisiaj jest wdzięczność na B. Fajnie by było, żeby tą wdzięczność nie tylko pisać, ale tak jak wczoraj rozmawialiśmy, balans, Kasia pisze cudownie, wdzięczna za balans, ja też bardzo. Ale pamiętajcie, kochani, o tym, o czym rozmawialiśmy wczoraj, żeby hołbić te piękne chwile, żeby je zatrzymywać, żeby uczyć się być przylepem do tego, tak? Tym rzepem, żeby zatrzymać się na 2-3 oddechy, czyli jak na przykład, no możemy tak pomyśleć, na przykład jesteśmy wdzięczni za balans i naprawdę pobyć z tym, zatrzymać się, co znaczy dla mnie balans, wziąć 3-4 oddechy, jak ja czuję się w ciele, kiedy ja jestem w balansie, tak? Ja czuję wewnętrzny spokój, wtedy wszystko ma sens, wtedy ja sobie płynę na oceanie życia, po prostu na pontonie się nie boję, że mnie wywróci, to jest balans. Dlaczego on dla mnie jest ważny? Bo wtedy ja się nie boję, ja wtedy czuję się bezpieczna. Ja wtedy mogę puścić ręce i nie muszę pilnować mojego pontonu. I jak my będziemy myśleć w takich przestrzeniach o wdzięczności, to naprawdę, kochani, będziemy, wiecie, nie wystarczy, bo umysł to ominie, tak jak rozmawialiśmy wczoraj. Umysł ominie to, bo to jest dla niego za mało istotne. Więc wejdźmy, wiecie, wejdźmy w każdą rzecz, o którą tutaj powiedzieliśmy na literę B. I naprawdę zatrzymajmy się na te 2-3 oddechy, poczujmy to w ciele i powiedzmy sobie, dlaczego to jest dla nas ważne, tak? Balans, Bóg, bieganie, brat,
co tam jeszcze było, banany, cokolwiek to jest, nieważne jak drobna rzecz, jak wielka rzecz, wejdźmy w to głębiej, tak? Wchłaniajmy te dobro, jak mówi dr Rick Hanson, wchłaniajmy to. To jest tak, jak to, my mamy dokładnie robić to, co robimy z negatywnymi doświadczeniami. Tylko negatywne doświadczenia nasz mózg to robi automatycznie. On ma to wgrane, on jest tak zaprojektowany. Więc wiecie, on jest tak zaprojektowany, dlatego że chce nas chronić. Więc jak coś trudnego nam się wydaje, to on sam to automatycznie robi. On się przygląda na to, patrzy bardzo wyraźnie, żeby tego nie zapomnieć nigdy. Nad wyraz reaguje, tak? Nad wyraz zapisuje to w naszej pamięci. I to samo my mamy teraz zrobić z pozytywnymi rzeczami. Wiecie, to jest trochę tak, mi się teraz taka metafora pojawia. Wyobraźcie sobie, że słuchamy sobie piosenki, prawda? Wchodzimy gdzieś i słuchamy tej piosenki. I ona daje nam pewien stan przyjemny, tak jak przyjemne doświadczenie daje nam stan. Ale ten stan ma się stać cechą, ma się stać czymś trwałym. I to jest tak, jak słuchamy sobie piosenki i wysłuchaliśmy i nagle jej nie ma. Ale możemy ją ściągnąć na komputer, tak? Możemy ją ściągnąć. Ale żeby ją ściągnąć, to trzeba czasem posiedzieć. I wiecie, jak to czasem, jak my jesteśmy teraz przyzwyczajeni, że to wszystko o tako się ściąga, nie? A czasem, nie daj Boże, jest wolny internet i trzeba siedzieć i te kółko się kręci i się ściąga i ściąga. I trochę z tymi pozytywnymi rzeczami, to my po prostu trzeba tej cierpliwości. Nie wystarczy wysłuchać tej piosenki, bo ona nie jest nagrana. My mamy ją ściągnąć. My mamy ją ściągnąć na swój komputer, na swój telefon, tak? My mamy tu ją ściągnąć. A żeby to się ściągnęło, to trzeba trochę poczekać. Więc, kochani moi, i dosłownie to tak działa, dosłownie. Bo my mamy nagrane na razie stare piosenki, słuchajcie, stare hity. My musimy nowe hiciory wgrać. Nowe hiciory. My mamy hity nie tylko z dzieciństwa wgrane, my mamy hity wgrane jeszcze, wiecie, nawet nie tylko od rodziców, wiecie, Queena i tam, co tam, Abba była. Z całym szacunkiem bardzo lubię Abba i Queena, ale my mamy hity wgrane jeszcze od przodków z jaskini w naszym mózgu, rozumiecie? My mamy takie hiciory tu wgrane. I teraz jest czas na nową muzę w naszym mózgu. Dosłownie, kochani. Dosłownie i przenośni. Ale tak to działa. I nie jeden naukowiec, nie jeden psycholog również takiej metafory używa. Często mówi się, że to jest jak piosenka wgrana w naszą podświadomość. Dobrze, kochani. Więc buziaki. Widzimy się jutro. Dbajcie o swoje zwierzaki. Wszystkiego dobrego, kochani.